Przebudzenie w Nikko. Oto jak wygląda o poranku okolica. Spędziliśmy noc w tradycyjnym japońskim ryokanie. A teraz podziwiamy panoramę gór rozciągających się wokół Nikko. Zobaczcie, na co trafiliśmy. Na bardzo ciekawy przykład ingerencji w krajobraz. Ingerencji w krajobraz przyrody, ale w bardzo ciekawy sposób. Kamienie w korycie rzeki zostały wykorzystane, aby uformować ją w pewien rodzaj naturalnego obrazu. Spójrzcie. Wygląda niezwykle ciekawie. Co można zrobić ze zwykłych kamieni? Wielopoziomowe wodospady. Interesujący widoczek. Oto Nikko, jakiego zazwyczaj się nie pokazuje. Jest tu mnóstwo świątyń i świąt, ale Nikko to też śliczne rzeki i góry. Coś dla miłośników tego typu obrazków. Hello! Hello! Jak widać, miejscowi są tu bardzo przyjaźni, zwłaszcza dzieciaki. Bo starsi to na Matsuri, po saka. A dzieciaki bez saka. Ścieżynki prowadzące na wzgórza. Smoki rysowane jednym machnięciem pędzla. Hicior przez ostatnie lata w Japonii. Te smoki, które tu widzicie, one są rysowane jednym dotknięciem pędzla, bez odrywania. Trudno uwierzyć, co? Przy tylu detalach, a jednak. A jednak. Hello. Hello. Hello.